Jak to zrobić, żeby nie było widać wiszącego brania? Marce... No nie. Okej. Okay. No dobrze, okej. Okay. A, jeszcze drzwi. Dobra, ja z wami jadę. Co? Ja jadę do którejś z babci bez telefonu. Nie jedziesz z nami? Nie. Nie chcesz z nami jechać? Nie, ja nie lubię Warszawy. Nie chcesz z nami jechać do Warszawy? Oni robią progres. Kto robi progres? Chłopaki. Tak? A ty jaki robisz progres? Powiedz mi, gdzie dzisiaj jedziesz? Na kempa. Dzisiaj jedziesz na kempa, tak? I co, zadowolony jesteś? Na ile dni jedziesz? Na 6. No na całych dni 6. Niby 7, ale 6. Czyli 7-dniowy obóz. No. Ale cieszysz się, widzę. Marcel, miałeś się nie pojawiać tutaj. No bez kitu. No nieważne, nie miałeś się nie pojawiać. No to będzie cenzura najwyżej. No jedno. Za kim najbardziej będziesz tęsknił? Za mną. Za świnkami. Walizka przygotowana. Hulajka też. Jedziemy. Otwieram. Piłka. Tutaj nam szykują chodniczek. Ciekaw jestem, jak tutaj to rozwiążą, bo tak. Chyba będzie tutaj przejście dla pieszych, ale... Ale nigdy nie było ono. Natomiast dzieciaki bardzo często przychodziły. Tylko tu jest, widzisz, to jest tak. Stąd, tu jest ulica, stąd i stąd. No ciekaw jestem, jak to rozwiążą, bo chyba nie jest. Nie będzie tutaj tak bezpiecznie. No i bardzo mnie ciekawi tutaj ten pas, co jest zostawiony. Czy tam czasem nie będzie ścieżka rowerowa? Cały dzień rozwalony. Wiesz, dlaczego miło się nagrywam? Nie. Udało ci się. Wróciliśmy w ogóle z samochodu. Siedzieliśmy już w samochodzie, ale wróciłem. Ten film, ten vlog nie będzie taki vlogowaty, no ale czasami się takie zdarzają. Udało ci się, pojechałeś mi ostro. Tekst, po co na filmach nagrywasz moje reakcje, że jestem szczęśliwy, bo jadę ja na obóz. Po co, jak za kamerą robisz mi coś takiego. Jeżeli chciałaś mi dowalić, to ci się udało. O co chodzi? Chodzi o to, że Miłosza dzisiaj nie zawoży na obóz. Czy pojedzie jutro? Nie wiem. Będzie zależało dużo od niego. Zrobił w moim mniemaniu błąd. Być może dużo osób będzie uważało, że się czepiam, nie wiadomo o co, ale wiesz dlaczego, o czym chcę powiedzieć? Mianowicie o tym, że byłem w tym tygodniu w Pytanie na Śniadanie. Nie byłem zadowolony nie z tego, jak ja odpowiadałem, tylko z tego, że byłem gdzieś tam zestresowany. I tak sobie tak się zastanawiałem, znaczy tak wyglądało, że jestem zestresowany. Aczkolwiek ja sam tego nie odczuwałem, ale... Za pierwszym razem też taka sama była sytuacja. Wtedy byłem z chłopakami i rozmawialiśmy o pieniądzach. I był na temat dzieci, że dzieci małe, że dzieci na YouTubie zarabiają. I bałem się bardzo postrzegania takiego, że kanały, które prowadzę, to są po to, żeby zarabiać. A teraz przyszedł Marcel i przykładowo Marcel jest przykładem. Biorę telefon. Dobra, przykładem jest to, że od pół roku nie nagrywa. Więc pieniądze jakby nie są najważniejsze. Teraz jak jechałem, to był temat wychowywania dzieci i na co rodzice mogą pozwalać dzieciom. Czyli, że ja Miłoszowi tak, na brwi wygolenie porozwalałem, farbowanie włosów i tak dalej. I też nie chciałem być postrzegany jako ojciec, który... Bo ja wiem, żeby od razu widzowie napisali. W ogóle chyba raz tylko obejrzałem, ale nie jestem przekonany, że użyłem na przykład takiego słowa jak eksperymentowanie. I pod YouTubem już od razu miałbym pewnie komentarz. Nie jest tak, że ja się przejmuję. Chyba nie. Znaczy nie przejmuję się komentarzami, ale wydaje mi się, że nie chciałbym być postrzegany inaczej niż co czuję. Czyli pierwsze odnośnie było zarabiania, drugie takie, że jak powiedziałem, że eksperymentowanie, to od razu by ktoś napisał, że z narkotykami czy z alkoholem pewnie też będziesz dzieciom pozwalał eksperymentować. Więc to nie jest tak, że pozwala na wszystko.
Dzisiejszy przykład, i takie przykłady się zdarzają. Postanowiłem, że coś zmienimy kosztem tego, że nie wiem, że gdzieś nie pojedziesz, czegoś nie dostaniesz, bo zdarzają się takie sytuacje. One są, nie wiem czy często, czy też nie, ale jakby tego nie pokazuję też we vlogach. No bo wiesz, no nie pokazuję gdzieś tam też wszystkiego. I po prostu dzisiaj postanowiłem, bez względu na to, że koszty, czy jest coś opłacone, czy też nie, czy miało pojechać, czy też nie, nie jedziemy na obóz. Być może pojedziemy jutro. Być może. Chodzi mi o to, że na nim, to Lemiuszowi napisałem, spoczywa wielka odpowiedzialność, co wrzuca, co wrzucamy, jak to jest wrzucane. Ja mówię, nie zrobił nic wielkiego. Ale musi wiedzieć, że... Aha, no właśnie, rozpieszczanie, tak? Niektórzy często zarzucają, oczywiście ja się z tego się śmieję w duchu, no bo nie wiedzą, jak jest naprawdę ludzie. Że wcale nie są rozpieszczani. To, że na przykład może sobie na coś tam pozwolić, że kupił sobie za własne pieniądze to czy to, to według mnie to nie jest rozpieszczanie. A jeżeli jest to rozpieszczanie i miałoby być, to właśnie teraz w takich sytuacjach ja reaguję. I na dzisiaj to będzie koniec. Nie, dobra, okej, okay, jeszcze nie. Nagrałem materiał o politykach. Więc wiesz co? Jeżeli chcesz obejrzeć 5-minutowy bodajże o politykach i o zdjęciach, to zachęcam do oglądania. A jeżeli nie, no to sorry, dzisiaj będzie tak krótko, ale i długo. Cześć. Dzięki za zrozumienie. Dobrze, słuchaj, teraz mamy wybory. W niedzielę mamy wybory i ja postanowiłem przejrzeć zdjęcia wszystkich kandydatów pod kątem zdjęć. Czyli ja jako fotograf, profesjonalista, zobaczymy, ocenię i zobaczymy, jak one wyglądają, te zdjęcia. Nie wchodzę w ogóle w żadne tematy polityczne, interesuje mnie tylko i wyłącznie po prostu zdjęcie, nawet tego kandydata Piotrowski nie znam. Okej, okay, zdjęcie jest dobre, nie, w ogóle część materiałów jest taka, że jestem zdziwiony. Czy możecie tam troszeczkę przyciszyć się? Masz jakiś problem? Tak, mam problem. Nie wszyscy kandydaci, ich strony, ta strona wizualna jest ciekawa. Serio, kandydat na prezydenta, obojętnie jak mało zdobył głosów, to jednak startując powinna ta strona internetowa, media, Facebook, Twitter, jakoś tam wyglądać. Nie wszyscy się przyłożyli jakby do tego. Okej, okay. Tu ten kandydat, zdjęcie poprawne, nie mam nic do zarzucenia, dobrze wycięty. Szkoda, że taka mała, słaba jakość jest. Okej. Okay. Waldemar Witkowski. Zobacz, zwróć uwagę. Pierwsze, co mi się rzuca, to tak, krawat. On tutaj nie powinien wystawać. To jest bardzo łatwe do zrobienia. Ta część, jeżeli już... No, troszeczkę przesadziłem. Ale powiedzmy, że... I robię to wszystko, wiadomo, na szybko. Jeżeli ten dół miałby być widoczny spód, chociaż nie wiem, czy powinien być aż tak bardzo widoczny, to już na pewno karygodne jest to, że jest takie duże załamanie tutaj z tyłu tej marynarki. Tak mi się wydaje, że to mogłoby być dużo, dużo mniejsze, że ten cień powoduje, że no niezbyt to moim zdaniem ciekawie wygląda. Z tyłu te tło takie, nie wiem co to jest to. No dobra, tam są krzesła, a tutaj nagle co to jest? Obraz? Marcel! No proszę cię, ja nagrywam. Dobra, pa, pa. Ale poczekaj, no weź, no, wyjdź tam. Cięcie. I kolejny kandydat, świetne zdjęcie pod kątem dzieciaków. Wszyscy te dzieci tak samo wyglądają, jeżeli chodzi o twarze. Więc to zdjęcie na stronie mi się bardzo podoba. Cięcie. Bardzo mi się podobają te dzieci, genialne są. A, okej, okay. Może tak po kolei, bo chciałem, według sondaży miało być. Świetne zdjęcie, jakościowo, pod kątem studyjnym, fotografia rewelacyjnie zrobiona, bardzo dobrze. Nic nie jest prześwietlone, nic nie jest niedoświetlone, oczy bardzo dobrze widoczne, kolor skóry twarzy, świetne, dobry przykład zdjęcia. Który, a to jest najlepsze zdjęcie, jeżeli chodzi o zdjęcie wyborcze, jest świetne. Zwróć uwagę tutaj na ten właśnie, ten element, światło jest rzucone z tej strony i to jest bardzo fajne. Oczy bardzo dobrze oświetlone, bardzo dobrze widoczne. Moim zdaniem świetny przykład zdjęcia, jak powinno się robić
Zdjęcie wyborcze. Prawdopodobnie tutaj gdzieś ta szyja wciśnięta jest. O, sorry, coś mi tak przeskakuje. Tutaj, w tym miejscu. Tutaj widzę, można zauważyć, że coś jest, jakiś błąd. Ktoś może gdzieś coś nie dopatrzył, aż tak bardzo było. O, widzisz? I to już, to powinno być już tak zrobione, według mnie. Niemniej, samo zdjęcie jest samo w sobie najlepsze w ogóle ze wszystkich. Więc już powiedziałem, które jest najlepsze według mnie zdjęcie. Tutaj znowuż mamy właśnie Tanaino. No i co? I zdjęcie? No poprawne. Okej. Marty, co? Przelatuj szybko, masz 5 sekund. 3, 4, start. Tutaj też nie wiem, co jest z tym tłem. Drugie takie podobne, a już w ogóle największy... A, tutaj co mi się podobało, to ten kandydat udostępnia czarno-białe zdjęcie. To jest fajne, ktoś chciałby na przykład skserować. Ale po co to HTTPS? Po co to jest? No przecież i tak to nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy wiedzą, że to jest www. Na plakacie HTTPS widział ktoś, żeby coś takiego było? Kandydat na prezydenta, kolejny kandydat na prezydenta, który ma dużo pieniędzy, dużo doświadczenia w polityce i wrzuca zdjęcie, które jest mizerne. Naprawdę, to zdjęcie jest słabe. Okej, postawa jest okej, ale garnitur taki wykrzywiony. Zobacz, jak łatwo, zobacz, jak ja to szybko robię, żeby, patrz, wyprostuję garnitur. Ja nie mówię, że wszystko ma być idealnie, no ale bez przesady, no taki pognieciony garnitur, żeby był? Generalnie, wiesz co, mnie się w głowie nie mieści. U mnie graficy robili zdjęcia dla odzieżowe. To coś takiego nawet dla taniego klienta. No zobacz, ile mi to zajmowało. No nie, na przykład, o, tutaj takie widzisz, to wystaje. To wiesz, to powinno się wszystko wyprostować. Ale kto to robi, to zdjęcie? Kandydatów na prezydenta. O co? Oceniam. Tutaj, no dobra, ktoś może mi zarzucić, że modyfikacja. Tutaj bym troszeczkę bym to wcisnął, żeby, bo to tak za bardzo wystaje. No. Słabe zdjęcie. Już nie wspomnę o wycięciu włosów. No tragedia. Amatorszczyzna. I ja mówię, gościu, który ma pieniądze, nie wiem, Marek Jakubiak, najbogatszy poseł w parlamencie. 63 miliony. No dobra, każdy ma inną strategię. Marcel, daj mi skończyć. No proszę cię. No dobre. Bardzo dobre zdjęcie, nie studyjne, ale pod kątem zrobienia zdjęcia bardzo, bardzo fajne. To już jest dużo gorsze. Plakatowe jest po prostu jest dużo gorsze. Bardzo fajne zdjęcie, tak jak symulujące jakby selfie robione. Wszystkie twarze są uśmiechnięte, oczy. W ogóle wiecie, jak się pójdę na przykład robić, że oczy, jak robi, jest błysk fleszem, to troszeczkę je powiększyć, no nie? Nie tak, że mrużyć, tylko nawet powiększyć, no nie? W ten sposób. Tu jest ładnie, a to w ogóle, to zdjęcie skradło moje serce. Świetne jest, co, Marce? No, takie słodkie. No, słodkie. No i tutaj mamy zdjęcie, które... Kasia, jak to jest? Ten, to? Trzynastki. Nie, to jest Bosak. No. Blade zdjęcie. W ogóle na stronie internetowej. A nie, o, zaraz, bo ja zrobiłem tak. Jest blade zdjęcie, a bardzo szybko, czego mi brakowało w tym zdjęciu? Czerni. Żeby we włosach po prostu było więcej czarnego. Już nie wspomnę o tym, bo tak to samo w sobie zdjęcie po prostu jest blade. Brwi są blade, oczy. Dziwię się. Gościu, który siedzi w polityce i wydaje mi się, że takie rzeczy powinni wiedzieć, a jeżeli nie on, to doradcy. Ja to zrobiłem, moment, tylko zobacz, lekko przyciemnić, nie wygląda lepiej to zdjęcie i oczy wyglądają chyba, o tak jest blade i tak troszeczkę. Ja to robiłem minutę, nawet może nie minuty. W zasadzie nie ma się co do czego doczepić, niby tutaj się marynarka marszczy, ale generalnie nachyla się do przodu, więc to też tak, można by było to zostawić. Zdjęcie poprawne, dla mnie okej. Mam talent. Tak, mam talent. No i tutaj jestem zaskoczony, bo drugi kandydat co do ilości w sondażach, poparcia i liczyłem na lepsze zdjęcie. To znaczy tak, na ulotce jest lepsze.
przygotowane zdjęcia do internetu są kiepskie. Wiesz pod jakim kątem? Znaczy, nie mogę powiedzieć. Dobra, nie kiepskie. Po prostu jedna rzecz mnie martwi. To, że w oczach oczy są ciemne. Po prostu nie ma tego błysku. O, i to w ogóle to, że każde inne zdjęcie, że tutaj na baner, tu na coś ma inną barwę, jest inaczej przygotowane. I tutaj mam z ulotki. I ono, to zdjęcie jest ok. Ale ja ci pokażę, jak można by było szybko, dobra, będę mówić, jak można by było to szybko zrobić, żeby oczy, i sam ocenisz, czy warto by było troszeczkę ten wzrok poprawić, bo oczy są na przykład mega ważne. Zobacz, jak ja to szybko robię. Nie spędzam dużo czasu. Tutaj jeszcze wokoło gdzieś rozjaśnię. I okej, okay, uwaga. Tak i tak. Która wersja jest, Marce, lepsza? Ta czy ta? A mnie się już nie słychać. Ta. Czy ta? No to pytam się ciebie. Ta? Ta. Czy ta? O wiele bardziej tamta. Tamta. Ta. No nie? No. A to jest moment. Dzięki za oglądanie, bo to chyba wszyscy kandydaci. Cześć. Dzięki za oglądanie i trzymaj się. A to nie jest koniec filmu. Możesz napisać, co sądzisz o tych przeróbkach i który plakat ci się podoba. Tata, ja się tylko bez agitacji wyborczej. Pamiętajcie. Nie mówimy, na kogo głosować i tak dalej. Oceniamy zdjęcie. Tata. Aha. Ja muszę się pożegnać, bo mi już nie będzie na kamerze, więc dzięki za oglądanie i trzymaj się. Cześć. Moje cześć. Nie taty. Nie dobrze szukać. Trzymaj się. Cześć. Tak zrobimy.